24 września 1996 rok, to przeszedł do historii na wiecznie. Zapamiętałem ten mecz, niesamowite emocje. To można porównywać te emocje i te wydarzenia, te mecze tak naprawdę z takim dobrym filmem, który kończy się happy endem, tak? Ponieważ los chciał, że z Panathinaikosem graliśmy w Lidze Mistrzów i przegraliśmy z nimi w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, gdzie Legia miała bardzo mocny skład. No, niestety polegliśmy z nimi i kilka miesięcy później, we wrześniu, spotkaliśmy się drugi raz osłabieni, bo po Lidze Mistrzów odeszło od nas 9 zawodników najważniejszych z podstawowego składu i zostaliśmy w zasadzie bez transferów z 13 czy 14 piłkarzy, którzy ciągnęli później ligę i europejskie puchary. No i graliśmy rewanż, można powiedzieć, z Panathinaikosem już w pucharze UEFA. No i oczywiście nikt na nas nie stawiał, bo przecież Panathinaikos się chyba nawet wzmocnił, natomiast no, od nas odeszło 9 podstawowych zawodników. Nikt na nas nie liczył, natomiast no, my po prostu walczyliśmy o jak najlepsze, walczyliśmy o swoją przyszłość, o jak najlepszą, najlepszy występ w europejskich pucharach. Nie kalkulowaliśmy, przegraliśmy na wyjeździe w pierwszym meczu 2-4, no i w drugim meczu w rewanżu w Warszawie udało się w ostatniej minucie strzelić na 2-0. I niesamowita radość, euforia stadionu. To w ogóle była ta druga połowa tego meczu, to coś było, coś fantastycznego. My się nakręcaliśmy podczas każdej minuty. Próbowaliśmy przybliżyć swoje szanse. W 53 minucie bodajże Marcin Mięciel strzelił bramkę na 1-0. No i później zostało nam praktycznie 40 minut walki, pogoni z czasem i żeby strzelić tą drugą bramkę. I pamiętam niesamowite emocje. Właśnie stadion żył, stadion nas dopingował, stadion jakby niósł, pozwalał jakby przełamać ten jakby wysiłek, który trzeba było włożyć w ten mecz, żeby wygrać. No i tak jak wspomniałem wcześniej, no, ostatnia minuta, happy end, moja bramka i jakby niesamowita radość, wulkan takich pozytywnych emocji zapanował nad Łazienkowską i do dzisiaj, jak spotykam się z kibicami, którzy byli na tym meczu, oni mówią, że to był najlepszy mecz w ich jakby życiu na Łazienkowskiej, więc to jest jakby dla mnie dodatkowa jakaś radość, że wszedłem do pamięci, do historii Legii i kibiców, no bo przecież po to się też w piłkę gra. Panie Czarku, właśnie jak pan zapamiętał tę konkretną sytuację? W ostatniej minucie, to były ostatnie sekundy i ta bramka zaważyła o waszym awansie. Jak pan wspomina tę akcję właśnie, w której no, strzelił pan tego decydującego gola? No, mieliśmy już odrożny. Jacek Kasprzak bodajże wykonywał, no niewiele czasu pozostało, więc poszliśmy po prostu większą ilością zawodników po lekarne Panathinaikosu, więc Jacek Zieliński bodajże przedłużył tą piłkę główką, zamykał akcję Marcin Mięciel, który dośrodkował tak naprawdę wprost na moją głowę, a mi tylko jakby przyszło przestawić tą głowę do piłki, która idealnie była dograna w bodajże na 6 czy 7 metr, gdzieś stamtąd strzelałem główką, no i później już jakby gonitwa, ręce uniesione do góry, niesamowita radość, euforia, no coś fantastycznego, bo w tym momencie byliśmy przekonani, że no już nikt nam tego zwycięstwa nie,
nie wydrze, prawda? Że już pokonaliśmy ten Panathinaikos, który przegraliśmy wiosną w Lidze Mistrzów, a teraz grając no, zdecydowanie słabszym składem, teoretycznie, nie? bo to zawsze to jest jakby wszystko na papierze. Pokonaliśmy ten Panathinaikos, więc to było fantastyczne uczucie. Pamiętam tą bramkę zawsze sobie zawsze jakby oglądałem, jak miałem czasami chwilę słabości, zaproformę, żeby też się podbudować, to zawsze oglądałem tą bramkę i ona mi w mojej karierze dużo dało, dużo pomagała. Panie Czarku, jeżeli chodzi o właśnie te boje z Panathinaikosem. Pierwszy mecz, porażka 2-4. O ile dobrze pamiętamy, to dosyć to w gorącej atmosferze to spotkanie chyba było rozgrywane. Zresztą jak zawsze, prawda, w Grecji, w Atenach, przy fanatycznej publiczności. Ale ten mecz też miał duże znaczenie, bo mimo straty 4 bramek, no 2 gole zdobyte na wyjeździe, no jednak była taka zaliczka, która dawała jakieś nadzieje na rewanż, prawda? Tak, to prawda. Tam strzeliliśmy dwie bramki na wyjeździe, to dodało nam jakąś nadzieję. Jedną z tych bramek ja strzeliłem bodajże po podaniu Ryśka Stańka. Oprócz bramki pamiętam też, że grałem, miałem kontuzję dużego palca, pamiętam i przed meczem nasz lekarz, doktor Stasiu Machowski, bo ja nie mogę nawet buta nałożyć na nogę, ale jakby Stasiu Machowski, nasz lekarz, dał mi zastrzyk w palca. Pamiętam, ten zastrzyk był jakby bardziej bolący niż ten ból palca, nie? Ale to pozwoliło mi zagrać, nałożyć buta i zagrać ten mecz i jakby zwiększyć szansę na to, żebyśmy zauważyli, mieli szansę, nie? Rzeczywiście, no tam nie było w Atenach łatwo, te trybuny żyły, ale my też się czuliśmy dosyć mocni jako zespół. Właśnie, panie Czarku, możemy w ogóle w jakiś sposób, no nie ma to być może większego sensu dla wytrawnych, prawda, znawców futbolu, no kibice jednak lubią takie porównania, możemy w jakiś sposób te mecze wiosenne z Panathinaikosem, z tymi, o których rozmawiamy, z tymi jesiennymi porównać, choć no wiadomo, inne rozgrywki, zespoły oba występowały w innych składach, zwłaszcza Legia. Chyba tak, mimo że krótki odstęp czasowy, to jednak spotkania zupełnie o innym charakterze, prawda? Innym ciężarze gatunkowym. Oczywiście, no jakby trudno to porównywać, natomiast no, na pewno na meczach wiosennych zaważył, myślę, stan naszej murawy, bo my graliśmy w Warszawie na błocie, bo był jakby taki gwałtowny atak zimy w tamtym czasie i płyta była zmarznięta. Pamiętam, zastanawiano się, czy ten mecz może się odbyć i ten mecz w Lidze Mistrzów w ćwierćfinale w Warszawie, on się odbył na błocie, bo wojsko, pamiętam wtedy kilka ton soli wysypało na nasze boisko, żeby ten lód się stopił. Nie udało się doprowadzić do jakiegoś stanu używalności tej płyty i my graliśmy na błocie i to na pewno zaważyło na wyniku, na remisie, tak zremisowaliśmy 0-0. To było dla nas, warunki, które graliśmy, na pewno nie były naszym sprzymierzeńcem, tak? No bo nasi piłkarze, jak Leszek Pisz, Jurek Podrożny, jakby Tomek Wieszczycki, Rysiek Staniek, no nie mogli, Grzesiek Lewandowski, nie mogli pokazać swojej jakby całej klasy i no niestety warunki pogodowe zaważyły na tym meczu. No, trudno, no, jakby nie mieliśmy po tym
kątem szczęścia, natomiast no, jesienią już było wszystko w porządku, płyta była okej i grało się zupełnie inaczej. Mogliśmy przy naszych kibicach po prostu pokazać swoją grę i jestem przekonany, że gdybyśmy grali na normalnych warunkach wtedy w Lidze Mistrzów z panem Tenkosem, to też mielibyśmy większe szanse. No, nie sądzę, żebyśmy tak łatwo oddali ten ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Uważam, że kluczowy był właśnie stan naszego boiska.